takiej konwencji w naszym regionie dawno nie było. Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Razem oraz wyborców zorganizowano w Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Było ono oficjalnym startem kampanii wyborczej. W dynamicznej i ciekawej oprawie przedstawiono kandydatów Komitetu Razem w nadchodzących wyborach. Zgodnie z przewidywaniami po raz trzeci o mandat burmistrza Kamiennej Góry ubiegać się będzie obecny włodarz miasta Krzysztof Świątek. Mnie jeszcze się chce. Jeszcze jest kilka spraw, które chciałbym w mieście zrealizować, wykorzystując te ostatnie możliwości unijne. Także jeszcze mam dużo w sobie energii, poweru i mogę powiedzieć moim przeciwnikom, tak łatwo ze mną im nie będzie. Na pewno jeszcze mi się bardzo chce. Konwent był doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych działań oraz przybliżenia planów na najbliższe lata. Przede wszystkim aglomeracja wałbrzyska nam wyznacza pewne cele. W strategii aglomeracji zawarliśmy to, co dla Kamiennej Góry i całego powiatu jest ważne i tam to rozpisaliśmy. I dzisiaj walczymy o to, aby te kwoty finansowe, a dzisiaj mówiłem w swoim wystąpieniu, to 1 mld zł, chcemy, aby te kwoty zostały dobrze zadysponowane przez wszystkie gminy aglomeracji wałbrzyskiej. Dla Kamiennej Góry samej to przede wszystkim są dalsze drogi, ale przede wszystkim wymiana oświetlenia w mieście, to jest rewitalizacja kamienic, to są tego typu działania, ale również remont naszego Centrum Kultury, również czy zalewu. Świątek zapowiada intensywną kampanię wyborczą, ale przede wszystkim zachęca do udziału w wyborach. Będziemy dzisiaj prezentować w środkach masowego przekazu nasze spoty, nasze programy i tak dalej, ale przede wszystkim będziemy się chcieli spotykać z ludźmi, będziemy wychodzić do ludzi, będziemy spotykać się, rozmawiać i to nie na dużych spotkaniach, ale wszędzie tam, gdzie możemy, gdzie nas zapraszają, będziemy nasz punkt widzenia prezentować. Wygra pan te wybory? No jestem przekonany, że tak, ale to wyborcy będą o tym decydować. Ja będę starał się ich do siebie przekonać i prosić, żeby mi zaufali. A czy tak się stanie, zobaczymy 16 listopada. To jest dzień wyborów, na który serdecznie wszystkich zapraszam. W Lubawce komitet wystawił na burmistrza Andrzeja Świątka. Na stanowisko wójta gminy wiejskiej Kamienna Góra zaproponowano Radosława Oleksiaka. Z listy Razem wystartują również kandydaci do Rady Miasta Kamienna Góra, Rady Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, Rady Miasta i Gminy Lubawka oraz Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Jestem człowiekiem niespotykanie spokojnym i w związku z powyższym widzę swoje miejsce w tej Radzie po to, by tonować niedobre nastroje, by starać się o to, żeby Rada funkcjonowała merytorycznie, a nie zajmowała się niepotrzebnymi kłótniami. Właśnie jest pan po raz kolejny, startuje pan do Rady Miasta, a więc wie pan, jakie potrzeby mają mieszkańcy Kamiennej Góry, które są najważniejsze? Moim zdaniem najważniejsze jest dalsze finansowanie remontów kamienic w mieście, bo to jest problem ogromny. Miasto jest starym miastem, miasto ma wiele kamienic wymagających remontu. Jest nadzieja, że w nowym rozdaniu unijnym znajdą się na to środki również, na rewitalizację. Mam również nadzieję na kolejne remonty i naprawy dróg miejskich, bo to, co zrobiono w ciągu ostatnich 2 kadencji, kiedy to burmistrzem był pan Krzysztof Świątek, zasługuje na ogromne słowa szacunku i uznania. Natomiast jednak nie wszystko udało się zrobić. W tej chwili wiem, że taką najpilniejszą sprawą jest sprawa ulicy Sportowej. Bardzo się cieszę, że w tej chwili zaczęło się również przy moim osiedlu, z którego startuję do Rady Miejskiej, przy osiedlu Krzeszowskim. Zaczęto robić przejście dla pieszych między ulicami Wałbrzyską a Księcia Bolka I. Długo zabiegaliśmy o to, w końcu udało się doprowadzić do finalizacji tego zamierzenia. Startuję z okręgu wyborczego z osiedla. Chciałbym na osiedlu stworzyć jakieś nowe miejsca zabaw. Wystąpiliśmy teraz z projektem o zrobienie siłowni zewnętrznej. Ksiądz będzie z nami współpracował, jeżeli chodzi o teren. Zbieramy teraz podpisy, wszystko jest na dobrej drodze. Chcemy też zrobić jakieś ścieżki zdrowia. Jesteśmy jako osiedle blisko terenów zalesionych, także chcemy stworzyć jakieś, powiedzmy sobie, drogi rowerowe. Ponieważ Kamiennogórzanką jestem od roku i od roku aktywnie włączyłam się w struktury organizacji pozarządowych. Pracuję społecznie w Kamiennogórskim Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Razem i wspólnie z członkami stowarzyszenia
organizujemy życie kulturalne, sportowe i wszelkie inne młodym kamiennogórzanom. Starszym również, jeżeli chcą się do nas przyłączyć. Chcemy, aby życie, które kamiennogórzanie toczą poza zawodowym życiem, było jak najbardziej urozmaicone i żeby wszyscy, którzy chcą, korzystali z tych dobrodziejstw, które my oferujemy. Ja uważam, że przede wszystkim radni Rady Powiatu powinni ze sobą współpracować, a w obecnej chwili, tak jak już mówiłem na przemówieniu na początku konwencji, w tej Radzie widać, często zauważa się taką walkę o stołki, cudzysłowiowe stołki. Mówi się o tym, czego ktoś nie zrobił, co ktoś zrobił, jest chwalenie się, a tak naprawdę niewiele się dzieje. Czy uważa Pan, że właśnie Stowarzyszenie Razem będzie dobrym gospodarzem powiatu? Oczywiście, jak najbardziej. My swoją działalność rozpoczęliśmy po wyborach 4 lata temu. Stwierdziliśmy, że mimo że wtedy nie udało nam się wejść do Rady ani miasta, ani powiat, przynajmniej mniej paru osobom, stwierdziliśmy, że ci, którzy weszli do Rad, obecni radni, będą pracować jako samorządowcy, natomiast my stworzymy stowarzyszenie, które będzie działało na rzecz mieszkańców tego powiatu. I przez ten okres 4 lat naprawdę prężnie działaliśmy. Organizowaliśmy bale charytatywne, organizowaliśmy imprezy, szereg imprez dla dzieci. Udało nam się pozyskać fundusze nie tylko z miasta, ale również z województwa. Od 3 lat organizujemy wspaniały bieg Zdobywcy Góry Parkowej, który cieszy się już popularnością w całej Polsce. Także to są takie działania, na które my sami musimy pozyskiwać środki, my sami staramy się o to, nie mając wsparcie tylko naszych kolegów i koleżanek, którzy są obecnie w Radach. Ja myślę, że to są, można powiedzieć, najlepsi z najlepszych rzeczywiście i to są dobrzy kandydaci, którzy, część z nich zresztą już ma doświadczenie w samorządzie, bo w tych samorządach pracowała, część są to nowi. No i szczególnie cieszy, że mamy już, może nie tyle, ile ja bym sobie zamarzył, ale mamy już dużo młodych ludzi, którzy chcą też spróbować, też chcą podziałać, chcą wspomagać też rozwój naszych miast, naszych gmin, całego powiatu kamiennogórskiego. Także ja generalnie z tych kandydatów jestem bardzo zadowolony. Komitet wyborczy nie wystawia swojego kandydata do sejmiku. Udzieliło jednak poparcia startującemu z listy SLD Kazimierzowi Kawie, który obecnie pełni funkcję zastępcy burmistrza. Oprawę artystyczną imprezy zapewnił zespół Projekt Muzyki Filmowej.